A co to za ostrzeżenie? Nie, mówimy o tym sierżancie? Tak, tak. Ale jedziemy 20. No, jakby nie było bezpiecznie. No, już bezpiecznie nie mamy. To jest zawsze optymalne. Na to wygląda, że stała jest prędkość, na, bo to biały, nie? Tak, biały sierżant. Stała, na pewno. Można tak wnioskować. Tak. Chociaż różnie to bywa. Różnie to bywa. Mnie to denerwuje na przykład jak w takim Kramsku. Ze 160 na 50 się hamuje, bo przez ponad 7 miesięcy nie można krzyżownika wymienić w rozjeździe. No ale to się kłaniają pieniążki. No. Nie, tu nie, chodzi, powie, o, nie, tu nie chodzi o kas. Nie o kasę? O wykonawców. Zamawia się część, a oni mówią, że mają teraz linię technologiczną na taką i dopiero za jakiś czas się przestawią na to i będą mogli zrobić. Aha. I teraz a do tego typów rozjazdów jest tyle, że no każdy inny i oni tam trzepią to, co akurat im schodzi, nie? I rok czasu jeździsz, wiesz. Tak, tak. Czyli jest tak produkcja tych rozjazdów. A tu mnie też wkurwia. No. Zachodnia E20, no było kurczę z 10 tych zwolnień na tych krzyżownikach, no ze 160 to jest naprawdę dużo. Jak jeszcze to nie jest ujęte w czasie jazdy, no to jest tragedia. No cię chyba tu mieści przed tą rurą, co? Nie, jechaliśmy planować. Jeszcze wagony PWP? Mamy do 6 minut czasu. Tak, 3 godziny. Żebyśmy tu kuchnia nie skasowali tego. Może tak, czy teraz trzeba było spojrzeć. Można komuś wyjść i zobaczyć, czy to się mieści? Nie, trzeba nawet. Nawet trzeba. Chwila. Zrobimy inaczej. Trzeba po prostu wyjść. Bo bym to miał ja. Pomału. Chodzi? Przejdzie. Tak? Ile jest miejsca? Bardzo dużo. No dobra. No z pół metra. Ale na to wszystko trzeba zwracać uwagę. Nie mów ile, tylko mówię, że bardzo dużo. Następny. Co, za mnie jest tą tarczą w drugą stronę? Z tym semaforem? Jak mają dużo czasu, to starszą najpierw, wiesz? Dobra. Takie pole ładne po prawej stronie. Dobra. Nic, ten jak trzeba suły probiąc, wyjąć i dalej. Żuflik do końca. Spoko. Zenek, wiesz co? Chodź tutaj. Co się stało? Chodź tutaj, usiądź sobie trochę. Bo ja tutaj... Tu chcecie coś stanąć teraz? Ja tak nie lubię, wiesz, do domu, wiesz. Chodź tutaj. Bo tam jest taki przejazd. Tak, przed przejazdem. Tak, se tutaj... To se perpaj, a ja se tutaj... Będziesz tu. To se perpaj. Popatrz. A ja se coś zjem. Jest matematyki łuczek, nie? I po prawej... Nie lubię tak. Te topole, nie? Ja nawet jeszcze miałem placek, patrz. W sumie tarczę gdzieś tam dalej, ale... Dalej jest tarcza, dalej. Przypomnij mi kawałeczką, żeby mieć. Bo z tarczą to zrobimy w drugą stronę. Tam to już będzie teraz gemela. Jeden za drugim przejazd. To są, kurde... I mechaniku jakieś takie 70 metrów ustajemy. To znaczy tak, żeby maszyna za przejazdem stanęła. Nie, przed jeszcze nie stanie. Po co? No bo potem płaczą, że muszą chodzić daleko. Tak, ale nie, przed przejazdem niech pan stanie i tak cofamy, nie? Dobra. O, jedzie jakiś tam gościu. Machniemy mu, niech przyjedzie. A. Ale zatrzymał się. Nie, on tutaj nie jedzie dalej, dobra. Dawaj.
na tym przystanku trzeba zrobić, na wschodzie. Tak się zatrzymamy, bo to jest ładny budynek, może... Wjedziemy za przejazd, zatrzymamy, tak, niech przejazd będzie otwarty, nie? No. Wino można dostać, dzięki kupicie na alkohol? Przepraszam. Tak, wino się dostanie, Paradise'a. Tak, spokojnie. Na przejeździe pasą? A w pola? No nie, wyjdziemy tu razem. Z tym, że ten, teraz ten przejazd się zatrzymamy. Nie. A ty umiesz obsługiwać przejazd? Tak, umiem. A wiesz, że ja umiem? Ale nie chciałbym. No nie, teraz może na, już nie. Na przejazdach trzeba być stanowczym do zatrzymywania samochodu. Stanowczym. Bo tam jest bez... Tak, no wiadomo. Najlepiej wjechać lokomotywą. Wczoraj się zepsuła sygnalizacja na aż Wielkiej Ligury w Warszawie. Tam już tłum, stał, panowie, na tym, no, na tym przejściu. Tu zginął policja. Za tym przejeździe kolega właśnie... Tu jest starsza. Tak, i teraz, no, teraz uwaga, no, tutaj się musimy... Ja, Brawiczu zrobimy, a potem będzie czas na sprawdzenie. Ale przejeżdżamy go, przejeżdżamy spokojnie. Spokojnie, kiedy? Spokojnie, przejeżdżamy spokojnie. Bo tutaj tych przejazdów są dwa. Tak. I dopiero za tamtym się zatrzymamy. I trzeci jest wschód, nie? I nie, nie. I jeszcze będzie piątka. Olo, nie zaczynaj jeszcze tej kontroli, powiemy ci, piątka bo i zrobimy tutaj na wschodzie fotostop i potem będziesz robił tę kontrolę, dobra? Tak, bo tu kurde na tych przejazdach. Kurczę, na tej za chwilę będzie, dosłownie 5 minut. Nie stop, no ale to różnie. No. Dobra, na razie. O, stop. A... Nie, nie, jedziemy, 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 jedziemy. No, bez kurde. No. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tak, jedziemy pomału. Słuchaj, tu jest tarcza. To na wyjeździe trzeba zrobić. Dobra, bo no, w tamtą stronę to by było fajniej. Teraz możemy się tu zatrzymać, jak chcecie. Nie, bo teraz nie? To w drugą stronę. W drugą stronę, dobrze. Jak będziemy jechać, bo o to właśnie chodzi. Teraz że... dopiero na wschodzie, na teraz mamy stacji. Ten najgorszy przejazd. Na piątce. A da się... Zamknąć te szlabany? No da, ale będziemy mieć z tyłu dużo. A ile czasu to zajmuje? Zwłaszcza, że tu na piątce, no to jest... 5 minut. No nie, sześć. Więcej, cztery. Więcej. Ja bym wolał to przejechać, a zamknąć tamte. Ale jeżeli chodzi o... A tam są lepsze, bo tam są firanki jeszcze. Na wyjeździe zrobimy. Jeżeli chodzi o, że mam na ciebie, my mamy dyrektora, to wolałbym zrobić tak, żeby... Przepisowo. No to dobrze, to będziemy no. Wychodzić. No ale spokojnie. Musimy ten przejazd przejechać. Ten przejazd przejechać musimy. I tam będziemy na piątce. Co, najbliższy postój jest na wschodzie. Zatrzymam się, jedziemy, jedziemy. Sygnalizacja. Tak. Jest sygnalizacja, no tak Gosiu wjechał, nie? No, papierosa ci. To jest następny jeszcze przejazd, na piątce, nie? Ten jest najgorszy teraz. No. No to co, schodzimy i otwieramy, tak, tak, nie? Tak, 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 tak. I zamykamy. Słuchajcie, to może no. To, tak, zatrzymajmy się przed przyjazdem, wszyscy pójdą za przejazd. Zobaczą, aha. No, będą sobie tak, robić zdjęcie. No, tak jest. Dobra? Możemy tak. Dobra. No. Pociąg przejedzie, no, wiesz, tak żeby z przejazdu zjechać. Ale tu nam światła pomogą. Zawsze tak robimy, no, tak. Że się stanuje się przed przejazdem. Oczywiście, zamyka. No nie ma tu. No. Tu nawet bym nie zaryzykował przejazd. Ale nawet... Nie. No. Nie, jakby było z dwóch stron, to nie. No, a tak będzie, bo zaraz wyjdziemy i zrobimy... Spokojnie. Najważniejsze, że ogrzewanie w pociągu działa. I tam zaraz za tym będziemy mieć no następny ty? Przejazd przez krajówkę. No co? No, już się zatrzymują, proszę. Dobra. Tutaj, jeżeli chodzi o obraz, słuchajcie. To tutaj będziemy mieli czysto. Tak, oczywiście. Tak. Wszyscy pójdą...
proszę zatrzymać. Dom 7202, stój. Znać przez radio, no. Wtedy można zamykać. Tu jechać. Piątkę nas zażrą, tu byśmy zrobili bagan. No ale jak trzeba, to trzeba, nie? No, trzeba, to trzeba. Ja nie mówię, jeżeli to by był towarowy, bo myślisz mi tu ciągle będziesz po 25 no wiem, wagonów, bo to 30 wagonów. No, no to wtedy to było to, dosłownie tutaj to było co robić. No ja. No ja, żeby tego przejechać, to musiałem stanąć pod tym przejazdem, a oni dopiero przyszli. Tak jest, i zabezpieczali tego. Myśmy no taka jest sytuacja. Słuchaj, zróż na niego drugą stronę. Tak, przy samochodzie, tak. No, można wyjdzie, można sobie. Wyjdziemy sobie na to pole. No, tu, gdziekolwiek. Jak pojedziecie z powrotem, nie? Tak. No, tak, to można pomyśleć. Tam możemy dwa autostopy zatrzymać i potem za, żeby cały budynek, nie? Znaczy zrobimy tak, przed przejazdem staniecie, my się ustawimy za budynkiem, a wy powoli będziecie wjeżdżać. Dobra? Dobrze. Powoli. I każdy sobie, tak, powoli, każdy sobie zrobi to, co chce, nie? A to jest taka droga? Krajówka, Ostrów, Piątka, tak? Nie? Piątkę żeśmy minęli. No to jest Krajówka? To jest Ostrów Lubin. Zwykła droga. Zwykła, to można jechać. To jest Krajówka. Tak. Ale jaki numer ma? Chyba, możemy się przyjrzeć. Nie? Dobra, to zatrzymajmy się. My idziemy do przodu. No, tutaj jest ta drezyna, o której powiem. Nie szkodzi, no. Staniemy sobie tak, żeby było. Tak jest. Damy znać przy drodze. Dobra. Nie jesteśmy. Panie mechaniku, dojeżdżamy do mnie. Dobrze. O matka, nie, teraz zdjęcie zrobicie wszystkim ludziom. Jasny pierdolę. Ja aparat wyciąłem. Zaś mi to zgrożę na blutoczu. No. Ale gdzie jest ten dyrektor? Nie wiem. Tak. Valentine's. Akurat w ogóle nie. Oj, ale na co? Jako młody to też człowiek. A teraz już nie. Trzeba szanować zdrowie. No to wszystko na starość wyjdzie. Cholera, ja teraz jak codziennie. To jest prawda, po 40, bo jestem. Jak wstaję i mnie faktycznie. I faktycznie mnie zawsze coś boli. A wiem, znaczy, że żyjesz. Że żyję. Bo tak faktycznie jest. Bo mówią. Codziennie coś tam jakieś tam się. Ich zabieramy, nie? No sprawdzajcie. To są za jedni? Siadają z nami? To są chyba. Dobra. Nie. Dobra, no hej. Nie. A teraz mamy następny przejazd. Ta drezyna co tutaj stała. Tak. Ona będzie czekać, aż nie wrócimy, czy jak to jest? Już się pytamy. Ona tu stoi chyba. Bo nie wymieniam podkłady. Tak. Rawicz zgłosi się do wycieczkowego. A jedynkę teraz. Rawicz zgłosi się do wycieczkowego. Ale to teraz na trzecim kanale nadajemy. Na pierwszym, dobrze. To tak. A ta drezyna, jak my będziemy jechać z powrotem, to ona jeszcze tu będzie stała? Mówimy o Rawiczu Wschód. Wszystko zamknięte, jeszcze to miało i drezyny nie będzie. Dziękuję. Wszystko załatwione, że? Drezyny nie będzie. A nie hiluje się. Przestanie istnieć. Żal trochę chłopaków. Byli uprzejmi, przyjechali nam ładnie. I tutaj właśnie będzie kozioł oporowy trochę dalej. Tu goście sobie robi
właśnie ten DB Schenker, o tak, aha. Tą bocznicę. Tu jeszcze żeśmy wagonie na wno stawiali. O to oni sobie tutaj to zrobili? Tak, no, otwarcili, zrobili konkret, no i tutaj przyjdzie wahadło i dobra, odrywać. Bo tutaj to jest po prostu szlak, to nie było tutaj żadnej... Zrobili sobie szlakową no. Taką ładownię. No, tutaj nie ma, cały czas żeśmy do Sarnowy jechali jako szlak, a oni powycinali, zrobili sobie... Jasne. Bo tam była gdzieś na to dorszeli i to była ta bocznica. Tak. No, to już jest rozebrany tam, nie? Tam nie ma już nic, tam już nic nie ma. Do Elbudu to się jechało, nie? No, jeszcze tu jeździmy. Ja no, wiem, że tam raz coś tam żeśmy, ale tylko nie, ja tu robiłem manewry, żeby kawałek tu i tam chyba, że, nie wiem, tam jest, tam była ta makulatura czy coś, nie? Było też takie. Coś tam już tak, wiesz, tak. Ale to tylko raz co byłem. Jeszcze mi się udało, tak nic więcej. Że nam to się pomieści, no to też idziemy takim tunelem jak tam. Te same widoki. Te same widoki. A ludzie za to płacą. Tylko, że tu może więcej takich budynków, może tak, będzie więcej. W Sarnowie na stacji. Tak, na stacji w Sarnowie. Jeszcze tam to paliwo. Cmentarz, o, cmentarz jest na kawałek. Po lewej stronie, nie? Po lewej stronie, no i tam wiejskie górki, tam przed miejską też takie tam. Ten klasztor przede wszystkim, tak? No. Też po lewej stronie. No tu ten słup teletechniczny to blisko, kurde. Tu byśmy trafili? Ale on też pewnie przeszedł. Na czym to żeśmy walnęli? Gałąź był, to słup był? Czy gałąź? Ktoś podrąbał ten super sobie. Aha. Najwyraźniej. Drewniany? Drewniany, no to stary teletechniczny słup. A nie było spod tych gałęzi nic widać, nie? Tak na pierwszy rzut oka. Ja go zauważyłem, ale tak. Ja to myślałem, że go nie zaczepimy, bo tam on już praktycznie na tej granicy był, nie? Tak. Ale to są tory, miałem rany. O kurza, ktoś tam walił. Co to było? Ktoś sobie wystały i rolował. Tak. A. Musiał się zatrzymać na liściach. Prawdopodobnie, bo my jedziemy z górki, to jak jechał z tamtej strony. Tak. A tu liście, bo to przecież te krzaczory po obu stronach. Więc mogło być ciekawie, no. A co to za jakiś kurczę górka? Co tu robią? Tutaj było wysypisko śmieci. Teraz aha. To zasypali, no teraz się będzie tam rekultywować ileś lat, nie? Aha. Bo to paruje, tam pozakładali czujniki do góry i... Jakieś gazy, jak się będą latniać takie gazy. Niewłaściwe, to... A co to jest tam, jakiś cmentarz? To nie jeszcze tu, nie. A, nie. Jest, chodzi o ten stary? Nie, znaczy ja nie. Co to jest? Bo to jest wysypisko po prawo, nie? Mówimy o prawo? No. Wysypisko śmieci jakieś. Aha. Dzikie. Dzikie po prostu sobie zrobiłem. No. Dobra, i tu się teraz zatrzymamy, jak do tych krzaczków dojedziemy pierwszych, to tak żebyśmy przed nimi stanęli. Tych po prawo krzaków? Tutaj tak. Tutaj na tej otwartej... Przed tym przejazdem, tak? No, tutaj koło tego krzaka po prawej stronie, tak. Dobrze. Bo tutaj jest kawałek pola, my tutaj sobie zrobimy jakieś zdjęcie. Przed przejazdem... Już może, tak, już możemy sobie... Żeby było widać lokomotywę, bo tak to za... O, dobra. Ale to będziemy i tak cofać. Tak? Aha, dobra. Fajne miejsce.
kawałek krzaczorów po tej stronie akurat nie ma. Słoneczko ładnie świeci. No. Tylko że kurczę, no my... To by trzeba było z czegoś zrezygnować, żeby tu coś zrobić jeszcze. Tak. No. Tutaj by się jechało za tego, tu wyjechało, nie? Piękne miejsce. No. I tak pociągnąć lekko ze słońcem. A tu cały czas teraz chyba jest prosto, nie? No to... Tak. No to za Sarnową taki będzie lekko. Tak, tak, tak. Ale kurczę, znowu pod słońce, konkretnie pod słońce. Dobra, jedziemy do Miejskiej Górki i powracamy się i tam zobaczymy, jak to będzie słońce. No bo będziecie mieć sobie słońce, na lokomotywę będzie słońce, nie? No ile ono będzie, bo właśnie już... I, no, jak tam chmury wyglądają w tyle, bo to tak, to nie jest, że niebo jest rozjaśnione, nie? Tak. Teraz jest, ale tego nie ma. Druga kwestia, że ono już tak pomału już zachodzi. Horyzont jeszcze jest daleko, ale tego horyzontu jest mniej przez te drzewa, nie? Dokładnie. Nie, no, ale w sumie jestem zadowolony, że to się udało w ogóle zrobić. Bo to tak na ostatnią chwilę. No właśnie, trzy tygodnie temu w ogóle. Aha, nie było nic. Dzwonił do mnie ten Olo, co tutaj był. No Olek. Że. No. Że właśnie jest taka linie. Sytuacja. I pyta, robimy, a ja mówię, no ty mnie pytasz, no. Ja na takie zawsze rzeczy otwarty jest. Ale w sumie w zeszłym roku o tej porze to już kurczę tak śniegu było. Ojej, to niemożliwe by było tu w ogóle. A teraz mamy normalnie 25 listopada śnieg spadł i trzymał i trzymał. Tak. A potem na początku jeszcze tam któreś dni przed świętami dosypywało. Tam 30-40 cm śniegu to... To jest jeszcze Rawicz? Tak, bo kiedyś Sarnowa to była osobna, a w tej chwili to jest... Przyłączyli do... Jest już dzielnicą Rawicza. Te drzewka trochę grube, nie? A co się stało? Tu z dawki już przestały jeździć? Jeżdżą, ale one przestaną z nowym, to znaczy już nowy teraz nie pojadą, na bo na tym torze powstanie kozioł oporowy. Jak tam tutaj widział pan tą zrobioną taką prowizoryczną bocznicę, nie? Tak. I tam będzie kozioł oporowy i tu już się nic nie pojedzie. No dobra, tylko ale... ten gościu, ale to dlaczego to Schenker, będzie otrzymywał... No bo nadal wszyscy mówią tak, chcecie jeździć, to musicie nam dołożyć. PLK mówi do Miejskiej Górki, do Rawicza, do burmistrza, do starosty, do wszystkich. To jest to dokładnie ta sama sytuacja, co jest z Górą. Tak. Tylko... Tam było już od 3 lat wiadomo, a tu bardzo szybko to nastąpiło. I gdyby nie ten gościu, który się pojawił, ten z DB Schenker, pan... A tu jest zakład który? Dolnośląski czy... To jest Wielkopolski. Znaczy, my, jeśli o PLC mówimy, to tak, jedna tak, i druga linia to jest w Ostrowie. Aha, poza Ostrów, tak. Także... No, jedziemy w takim razie przez Sarnowę na biegu, tak? Z powrotem. Tak, 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 tak. Mam nadzieję, że jeszcze tego słońca złapiemy chwilę. A z Sarnowa ile jest do Górki? No bo ja Górki... Ta sama odległość chyba... Cztery to dajesz. No i na tej ładowni był tu ruch. No i co to się wszystko stało?
Czy ciężarówkami wszystko nie jest? Paliwo nawet. Tak, tutaj był płyn, znaczy punkt tego paliwa. Ale kurczę, zarósł ten peron. Konkretnie. Skubani szybko tego okręcają, nie? Dają tempo. No i miejską górkę już widać. Teraz moja żona chyba. Tak. W tej chwili w Sarnowie jesteśmy, jakbyś chciała wiedzieć. Cukrownia, nie? Ten sam zbiornik chce teraz, byś nie? W górze, nie? Być wolne, nie? No i co, teraz oni już nie będą w ogóle potrzebować? Nie, ta cukrownia pracuje. Ta cukrownia pracuje. Co ciekawe, ta cukrownia jest odcięta, kiedy pracuje. Tamta nie pracuje, ale ta jest odcięta. Tutaj melasa, czy ta tam wysłodki, czy coś tam. No, wysłodki mniejsze, ale ta melasa w tych, do przerobu, dalsza rafineria tego cukru, to tutaj stąd wysyłają do Niemiec. To jest jakby półprodukt, a jest spokojnie, żeby robić cukier, nie? No. Ale oni tylko towar, towar, kampania skończona, melasa wywieziona i na tym kończą. Nie wiem, czy już w tej chwili nie mają koniec w ogóle kampanii buraczanej. A kiedyś kampania buraczana ciągła się jeszcze. W styczniu to tak już najlepsze kończyli. I tych buraków jechało i jechało. Tutaj by można było fotostop zrobić na tym mostku z powrotem, nie? Tak, tak, tak. To jest w ogóle taka fajna, otwarta przestrzeń, więc... Tak. No to i taka dom. Ciekawostka tutaj, nie? Mostownic brakuje. No. No i teraz już jedziemy na Mleki, mówię, na stację już będzie gwiazda. Ale tutaj jeszcze są druty cały czas. Tam ich nie było, a tak, tutaj tak. Się trzymam i słupy, i druty. To jest dobre. I jak tu fotostopy z tymi słupami, piękna rzecz. Słoneczko nie zachodzi. I teraz jakby jakaś chmura nam przyszła. Delikatnie. Tam widać, że już tam dzień ten idzie dalej, nie? Byśmy już wracali. Tak. Było chwilę bardzo ładnie, naprawdę. A my jeszcze ciągle w tamtą stronę. No jakby tu założył parę pozycji. To chwila i byśmy... Można się pośmiać. Tak. Ale ta nawierzchnia wcale ona nie jest zła. Nie. Nie, no podkłady nie zgniją. To chyba te przejściówki tylko, ale tak. No jest, ale to nie jest, jest tor chyba na 20, można by było spokojnie nawet chyba 40 pojechać. Jutro będzie zerowa. To znaczy, myśmy tu jako stawką jeździli 40 na godzinę. Aha. Ale ze względu na to, że są te krzaki, to jest do 20 jest. No tak, ale ja mówię o samej nawierzchni. No tak, to można, tak, można, tak. Można. Bo to jest beton przecież, ładnie wszystko, nawet nie, nie jest geometria tego toru jakoś... Nie, ona nie jest na 20, nie. A jakby jeszcze tutaj oczyszczarkę puścić, to 80 by się wprowadziło. Nawet ta oczyszczarka nie za bardzo by była potrzebna, byleby tylko dobrze podbić. No tak. Podbiera. Bo ten tłuczeń jako tako, on nie jest taki, żeby był zanieczyszczony, tak. Ale podbijarka zrobiła, tak, przykręcić dobrze śruby, podbić i okej. A tu są jakieś podkładki na
Pod śrubami? Tak, no sprężyste są pod każdym, nie? I podłupkowym. Podłupkowym, podstopowym. Ale te podkładki pod stopkę. Pod samą szynę? To tak. Zawsze. Tutaj nawet jak się dobrze przyjrzę. No tak, chyba widać. To widać. I one są w dobrym stanie, nie powiem dalej, tak no dalej. I to jest. Tu jest piękny element. No przecież tak, to jest ładna. Kartniczka. A, no faktycznie to jest jakiś grób stary. Coś takiego chyba będzie jakiegoś. Będziemy myśleć. Chyba, że to jest tam słupek. Na Polonia, z Rosji wraca tu od pociągu. Ale to chyba nie jest z miedzi, bo jakby było z miedzi, to tych krzyżów. Już tego nie było, nie? Stalowy to może dalej tak na razie. Bo ludzie w ogóle sumienia nie mają teraz. No, tutaj mamy klasztor. Czynny klasztor, są tam ojcowie. Ale jacy? Nawet te drewniane to nie są jakoś tak w złym stanie. Więc mówię, że nawet te przejściówki są w miarę względnie na upartego, gdyby je tylko wziął, powymieniał, bo no, są popękane, widać, że są popękane. Ale tu się tu szkoda by oczyszczarek albo odbijamy. Trochę tłuszcznia dowieść. No ale to też wszystko by trochę kosztowało, tu nie ma za co. No i z tamtej strony pięknie, jak tutaj by jechało się tarcze, nie? Tak. No szczegawkę, super. Wszystko z tamtej zrobimy zaraz, oblot. Zakłady drobiarskie. Jest słaba widoczność. Po sygnale jeszcze raz. Jedziemy 20. Z tej strony nic nie jedzie. To jest niezła chopka na tym przejeździe. No i teraz trochę odbijemy w prawo. Tego nie było. Tu w ogóle, jak ja już, ja nie wiem, to są jak, nowe domy. Z 5-6 lat temu. Ja wiedziałem, że ta ubojnia była, ale ona nie była tak rozbudowana. To było to tam, to było takie małe jak gospodarstwo. Ale to ja mówię, tu 5-6 lat temu może jechałem. Dlatego, bo takie... Dla mnie tego w ogóle nie było. Nie. No i tą chatę też krótko przed tym rozbudowaniem to postawił. Tej chatki jednej, tam chyba drugiej też tutaj, nie przypominam sobie. Tutaj jest jakaś bocznica do... Tak, my będziemy teraz... My będziemy widzieć ten tor. Mhm. Tam bardzo tak nagle idzie w dół ten tor. Mhm. Trzeba się dobrze było zadawać. To jest Barycz czy Orla? Co tu płynie? Nie wiem, jak to wygląda. Barycz czy Orla? Co? Ręce Orla. Barycz tam dalej jest. Barycz dalej, no. No niesamowicie. Ten obiekt jest naprawdę niezły.
Ale przejechało. No, to jest konstrukcja metalowa. Nie strasz pan, żebyśmy się w dole znaleźli. Ale popatrzcie, tu już na tej trasie były takie dwa obiekty. Z Miejskiej Górki była taka linia, która do Krobi miasto prowadziła. I ta linia była wyremontowana i ona jest wyremontowana do Krobi miasto. Z Krobi miasto do Gostynia i z Gostynia do Kościana, z Kościana do Grodziska. Taka linia. I ona do Kościana była wyremontowana i na tym nie pojechał żaden pociąg. Tak, sam osobiście tu się na tę linię pojeździłem. No. I to jest tutaj od tego toru, bo ten tor kieruje właśnie na ten Krobia miasto. Tak, tak, i widać, że to Krobie. Jest zielone. I tam dopiero się od tego rozchodzi ta trasa na ten. Tu będziemy musieli tak daleko przyjechać. Tak, bo tu będziemy objeżdżać. Tu będziemy oblatywać. No, ale ciągniemy na stację. Kiedyś była piękna stacja. Perony. To jest bardzo, że tak powiem... Na wesoło powiedziane. Na wesoło. No. I spłonęła w czasie działań wojennych. I została się tylko ekspedycja, magazyn ekspedycji, z której zrobiono... budynek stacyjny. No tak. Krawędź nam się kończy. Tak, tam musimy daleko zajeżdżać. To co, niech tu pofotografują z tej strony, tak? Pewnie. Potem odłożą.